Cześć, dzisiaj przychodzę z filmikiem na temat pielęgnacji noworodka i niemowlęcia. Przedstawię produkty, które warto kupić i to będą produkty od podstawowych rzeczy typu pieluszki i tak dalej, po rzeczy pielęgnacyjne, co warto kupić jeszcze jak dzieciaczka tak naprawdę nie ma. No i jeżeli to jest wasze pierwsze dziecko i zastanawiacie się, co tak naprawdę warto kupić, na co zwrócić uwagę i tak dalej, bo przyznam, że ja miałam z tym problem i na przykład idąc do szpitala nie miałam żadnego kremu do nawilżania pupy. Więc, no bo właśnie nigdzie nie znalazłam takiej informacji, na szkole rodzenia, teraz jak sobie przypomnę, to też w sumie nie było o tym mowy, no ale już nie przedłużając, zapraszam po prostu do oglądania. Więc na pierwszy rzut idą rzeczy do przewijania, czyli kładziemy dziecko na przewijak, no i przewijam. Warto jest mieć jednorazowe podkłady. One są o tyle dobre, że jeżeli mamy przewijak, kładziemy na to prześcieradełko i kładziemy na przykład na to taki jednorazowy podkład. Jeżeli dziecko nam się po prostu zsiusia i tak dalej, to wtedy nie wymieniamy już całego prześcieradełka i nie musimy prać cały czas tych prześcieradełek, tylko po prostu wrzucamy taki podkład. Nie powiem, na początku, przez te pierwsze miesiące, pierwsze tygodnie, to naprawdę te podkłady były rewelacyjne, bo no wystarczy, no tak przy jakiejś kupce to po prostu wszystko się brudziło i ubranka i tak dalej, więc takie podkłady były tylko wymieniane i na nowo. W takim opakowaniu 10 sztuk jest kupione, ja to kupiłam w Rossmanie, do tej pory kupuję. Już jak dziecko jest większe, to wiadomo, to już nie ma wtedy takiego zużycia, ale nadal używam, czy do lekarza i kładziemy wtedy dziecko na taki jednorazowy podkład, czy gdzieś w ogóle jesteśmy w jakimś innym miejscu poza domem, to podkłady naprawdę są świetne. Oczywiście pieluszki, jedyneczki, ja mam tu czwórki, ale oczywiście jedynki, jeżeli są wcześniaki, to polecam kupować pieluszki zero. Jeżeli chodzi o pieluszki, to też polecam na przykład kupić dwa różne rodzaje, z dwóch różnych firm pieluszki, ponieważ dziecko może mieć delikatną skórę i na jedne pieluszki może być uczulone. My na początku używaliśmy Dady i Pampersów, niestety uczulały, bo miały te wkłady żelowe, aloesowe i tak dalej. Przeszliśmy potem na te Bambi Boo i one naprawdę są świetne, aczkolwiek są bardzo średniochłonne one są. Wystarczy, że kilka razy dziecko pocikało i już dziecko czuło dyskomfort i znalazłam świetny zamiennik tych bambusowych pieluszek. Owszem, te pieluchy nie są ani biodegradowane i tak dalej. Chodzi o to, że one nie mają żadnych składów takich żelowych i są w środku po prostu zwykłe białe, a do tego są naprawdę super świetne, chłonne i to są pieluszki Kindy i one są dostępne tylko i wyłącznie w aptece Gemini. 64 sztuki, około 60 sztuk kosztuje 40 zł, więc naprawdę cenowo one są świetne. I ja już bardzo długo używam tych pieluszek i moje dziecko ma delikatną skórę i są naprawdę świetne. Więc tak, pieluchy na bok, więc polecam właśnie dwa rodzaje pieluszek, podkłady. Polecam kupić też takie nasączane wodą chusteczki, water wipes. Ja tylko mam takie i ja water wipesów używam tylko i wyłącznie, jeżeli jesteśmy gdzieś poza domem, czyli ja w domu na co dzień nie używam w ogóle mokrych chusteczek, absolutnie, ale na zewnątrz jak najbardziej tylko i wyłącznie te chusteczki i są bardzo dobre dla dzieci, które mają delikatną skórę lub mają atopowe zapalenie skóry albo są w tym kierunku i też mam takie malutkie do wózka, jeżeli gdzieś idę do szybko gdzieś do sklepu i tak dalej, to takie malutkie przydają się, bo nigdy nie wiadomo, co tam się może zdarzyć. Więc to była pielęgnacja pupy. No i tak, zmieniliśmy pieluszkę, no to wycieramy. Wycieramy teraz pupę. Ja wycieram takim płatkiem kosmetycznym. Takie płatki kupuję w Biedronce i one kosztują 4,99. To jest najlepsza cena, jaką możecie znaleźć. W internecie są Kindy, ale one już kosztują około 5,50 zł. W Rossmanie Baby Dream płatki kosztują około 7 zł. Więc naprawdę z Biedronki najlepiej się opłaca, ale są ciężko, są trudno dostępne i ja zazwyczaj kupuję całe pudełko tych
płatków kosmetycznych i przemywam pupę w ten sposób, że po prostu do przygotowanej wody wkładam taki płatek kosmetyczny, wyciskam i tak właśnie pielęgnuję pupę. To samo robię z buzią, czyli woda przygotowana, płatki kosmetyczne. Jeżeli chodzi o rączki, o mycie rączek, tak, bo dziecko wkłada do buzi rączki, ścinie i tak dalej, więc zawsze codziennie, dwa razy dziennie myję łapki. Też płatkami kosmetycznymi dla niemowląt i tylko taka pielęgnacja na sucho tak zwana. Jeśli chodzi o zużyte pampersy i jeżeli nie macie tych takich specjalnych koszy, które tam eliminują zapach i tak dalej, to fajne są takie woreczki na zużyte pieluchy. Ja przyznam szczerze, że używam tylko i wyłącznie, kiedy jesteśmy gdzieś na zewnątrz, u lekarza, w gościach i tak dalej, to te jednorazowe, takie jednorazowe woreczki są naprawdę świetne. Ja mam takie z Baby Dream i one są zapachowe, więc jeżeli zawiązacie, to naprawdę nic nie czuć. Mam takie z Baby Dream i takie z Take Care. Mam dwie paczki i naprawdę są świetne. No dobrze, przechodzimy do pielęgnacji pupy, czyli jak już przewiniemy, trzeba posmarować czymś pupę. Na początku smarowaliśmy w szpitalu linomagiem, niestety uczulił, wystąpiły kropeczki. Ale to jest najzwyklejsza maść, więc polecam na początek kupić sam linomag, bo to jest najzwyklejsze, najnormalniejsze. Jeżeli będzie na to uczulony, no to znaczy, że po prostu ta skóra jest naprawdę bardzo delikatna, tak jak u nas. Również mieliśmy Allantan, ale ten zwykły, bo to jest maść, czyli bardziej taki skoncentrowany skład, więc Allantan krem polecam ewentualnie też kupić. One, te kremy są naprawdę tanie jak barszcz, one kosztują może około 10 zł, nie więcej. Następnie, jak nam się ten linomak nie sprawdził, kupiliśmy sobie Pantene Baby Extra i on niestety fatalnie uczulił. On ma no, dobry skład, aczkolwiek no, strasznie dużo składników. Ale niestety nas bardzo uczulił, kosztuje on 50 zł. Żałuję do tej pory, że my tyle tubek tego zużyliśmy w ogóle i tyle pieniędzy poszło moim zdaniem do kosza, bo najlepszym kremem do nawilżania pupy dziecięcej jest zwykła maść, jest zwykły lek robiony. To jest maść cholesterolowa. Ona jest przepisywana przez lekarza i tutaj są trzy składniki, nic się z tym nie dzieje. 200 gram takiego kremu kosztuje nie więcej jak 20 zł. Starcza to na bardzo długo, to jest zwykły nawilżacz, nic w ogóle to nie uczuli. Więc może polecam w ogóle na sam początek pójść po prostu do zwykłego lekarza, żeby przepisał taką zwykłą maść cholesterolową do pupy dziecka. Rewelacyjny jest sudokrem. W razie jakichś odparzeń, kropeczki, cokolwiek, to sudokrem jest naprawdę świetny, świetnie łagodzi, świetnie radzi sobie z takimi różnymi alergicznymi zmianami. Więc to, co my teraz używamy, to jest tylko ta maść cholesterolowa. W razie jakichś nagłych wypadków sudokrem zawsze jest pod ręką. Także to była pielęgnacja pupy. Idziemy dalej. No to przechodzimy do pielęgnacji buzi i ciała na sucho. Oczywiście płatki kosmetyczne, tak jak mówiłam, do przewijania, do przemywania rąk i twarzy. Polecam kupić również gazy jałowe. Ja kiedyś się pomyliłam i kupiłam takie większe. To są 10 cm na 10 cm i mówię o matce, kupiłam takie większe. Ale one się przydają, może nie codziennie, ale rzeczywiście się przydają. Czy do jakichś okładów, czy po szczepieniu występuje, wiecie, jakiś tam obrzęk na nóżce, to w sodzie oczyszczonej wtedy zanurzyć taki gazik jałowy do wody z sodą oczyszczoną i wtedy przykładać takim dużym gazikiem i naprawdę się sprawdza. Warto mieć w razie czego, tak? A to nie jest drogie, a może jednak być awaryjnie. Malutkie gaziki jałowe do przemywania oczu i pępuszka. Sól fizjologiczna do przemywania oczu i do zakraplania noska, ewentualnie jak jest bardzo sucho w domu, lub ewentualnie do zakraplania nosa i wyczyszczenia wydzieliny z nosa. I pamiętajmy, że taka sól fizjologiczna jest ważna 24 godziny od otwarcia, to jest napisane na opakowaniu. Patyczki do uszu.
tak najzwyklejsze, czy Daddy, czy Baby Dream, wszystkie są takie same. Octanisept do trzymywania pępuszka, potem też z czasem się przydaje, czy do policzków, jeżeli występują jakieś takie kropeczki, potóweczki, to jeżeli woda przygotowana nie pomaga, to Octanisept nam pomógł. Warto jest mieć też na wszelki wypadek krem z filtrem. Ja mam taki Baby Dream i to jest 50. Ja jeszcze osobiście nie używam. Jak dziecko jest w cieniu cały czas, to nie smaruje dziecka tym kremem. Ma delikatną skórę, więc ja wolę nie smarować. Jeżeli wiem, że jest cały czas w cieniu, to nie ma takiej potrzeby i to konsultowałam z dermatologiem i powiedziała, że jeżeli dziecko jest w cieniu, to nie trzeba stosować filtru. Jeżeli jest wystawione na słońce, no to warto jednak posmarować filtrem. Także to była pielęgnacja dziecięca, buzi i rączek na sucho. Jeśli chodzi o leki, to polecam mieć witaminę D3, oczywiście to standardowo, i pedicetamol, paracetamol na wszelki wypadek, i tylko te dwa leki, nic więcej. Na zapas przed narodzeniem dziecka nie ma co kupować leków, bo nie wiemy, jakie będzie dziecko, na co będzie uczulone, co będzie pasowało. Może być tak, że witaminę D3 i paracetamol wystarczy, także te dwa na początek, a potem już jak dziecko po prostu się rozwija. Moim zdaniem warto też mieć jednak na wszelki wypadek mleko modyfikowane. Ja karmiłam piersią, ale mleko modyfikowane było w razie czego, bo nigdy nie wiemy, jaka będzie sytuacja, co się stanie, czy z nami, no różne są sytuacje, a po co mieć potem stres i w środku nocy nie wiadomo co robić i tak dalej, jeździć szukać mleka, warto mieć na wszelki wypadek po prostu. No i ostatni temat, czyli kąpiel. Ja polecam do mycia ciała HIP, żel do mycia ciała i włosów Sensitive. Ja używam rzeczywiście od pierwszego dnia życia dziecka. Jest fantastyczny do delikatnej skóry, jest bardzo fajny i jak moja córka właśnie ma delikatną skórkę w kierunku AZS, to ona używa tego bardzo długo i jest naprawdę fajny, bardzo ładnie pachnie. Bardzo ładnie. Jak dziecko umyjemy, to ja stosowałam zwykłą oliwkę pielęgnacyjną Baby Dream i jest świetna, jest delikatna, nie występują potem żadne alergie, ładnie pachnie. Przydawała się też do masowania brzuszka podczas kolek. Masaż oliwką pielęgnacyjną było naprawdę skuteczne. Warto jest też mieć na wszelkie wypadki jedną saszetkę potasu nad manganiem, czy w razie to jak coś wyskoczy, czy odparzenie, to jedną saszetkę naprawdę warto mieć. Jedna saszetka kosztuje około kilku złotych, niewiele miejsca zajmuje, a warto mieć na wszelki wypadek. Obecnie moje dziecko ma delikatną skórę bardzo, w kierunku AZS, ale to oczywiście nie musi być AZS. I ja polecam nie żadne emolienty, absolutnie, ale taki hipoalergiczny żel do mycia ciała Cercopil. I ten żel, on kosztuje chyba około 45 zł w internecie. Jest bezzapachowy, przyjazny dla skóry, bez siarczanów, łagodzi podrażnienia, nawilża i oczyszcza skórę. Ja dodaję bezpośrednio do wody, czyli nie na ciało, tylko do wody, do kąpieli. I rzeczywiście jest delikatny i nic po nim nie występuje. I rzeczywiście łagodzi jakikolwiek alergie. I po kąpieli i ogólnie w ciągu dnia smaruję te wysuszone miejsca hipoalergicznym balsamem do pielęgnacji ciała. I to jest też Cercopil. Nawilża, wygładza, uelastycznia. I naprawdę jest fantastyczny, bardzo dobry skład. I ten balsam kosztuje około 15 zł, również w aptece internetowej możecie znaleźć. Także to była taka cała wyprawka pielęgnacyjna noworodka i niemowlęcia, bo ja to stosowałam i jak dziecko było noworodkiem i obecnie, jak już 7 miesięcy. Wszystko naprawdę się fajnie sprawdziło i moim zdaniem nic więcej nie kupiłabym, żadnych miliony kremów, bo to jest po prostu strata pieniędzy i pamiętajcie, że czasami najzwyklejsze rzeczy, produkty pielęgnacyjne są najlepsze. Jeżeli ten filmik Wam się podobał, to zapraszam do subskrypcji, żebyście byli na bieżąco. Zapraszam również na moje pozostałe filmy i zapraszam na Insta. Cześć!